Kolej. Księga Jeremiasza, 16 rozdział, Księga Jeremiasza, pierwszy werset. Księga Jeremiasza ze Starego Testamentu, 16 rozdział, pierwszy werset. I doszło mnie słowo Pana, nie pojmiesz sobie żony, nie będziesz miał ani synów, ani córek na tym miejscu. Gdyż tak mówi Pan o synach i córkach urodzonych na tym miejscu, o ich matkach, które ich rodzą i o ojcach, którzy ich płodzą w tej ziemi. Śmiercią od straszliwych chorób pomrą, nie będą opłakiwani, ani grzebani, staną się gnojem na roli, zginą od miecza i głodu, a ich trupy będą żerem dla ptaków niebieskich i dla zwierząt polnych. Ponadto tak rzekł Pan, nie wchodź do domu żałoby, ani nie bierz udziału w narzekaniu, ani nie okazuj im współczucia, gdyż mojemu ludowi odjąłem mój pokój, mówi Pan, i łaskę, i zmiłowanie. I pomrą wielcy i mali w tej ziemi, nie będą grzebani ani opłakiwani, nie będą się dla nich ranić, ani szczyc dogoła. Nie będą się łamać chlebem z tym, który jest w żałobie, aby go pocieszyć z powodu umarłego. Oni im nie dadzą pić z kielicha pocieszenia z powodu ich ojca i ich matki. Nie wchodzą też do domu, gdzie się ucztuje, aby zasiąść z nimi do jedzenia i picia. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, oto ja sprawię, iż ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i za waszych dni, głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy. A gdy oznajmisz temu ludowi wszystkie te słowa, a oni ci powiedzą, za co Pan zapowiedział nam całe te wielkie nieszczęście, jaka jest nasza wina, jaki jest nasz grzech, którym zgrzeszyliśmy przeciwko Panu Bogu naszemu, to im powiesz, za to, że wasi ojcowie opuścili mnie, mówi Pan, a chodzili za cudzymi bogami i służyli im i im się kłaniali, mnie zaś opuścili i mojego zakonu nie przestrzegali. A wy jeszcze gorzej postępowaliście niż wasi ojcowie i oto każdy z was postępuje według uporu swojego złego serca, nie słuchając mnie. Dlatego też wyrzucę was z tej ziemi, do ziemi, której nie znaliście, ani wy, ani wasi ojcowie, i tam będziecie służyć cudzym bogom dniem i nocą, ponieważ nie okażę wam zmiłowania. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, że wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, którą dałem im ojcom. Oto ja poślę po wielu rybaków, mówi Pan, i ci ich wyłowują. Potem poślę po wielu myśliwych i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku w rozpadlinach skalnych, gdyż moje oczy patrzą na wszystkie ich drogi, nie są one utajone przed moimi oczami i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami. I odpłacę im najpierw z 12 w jasny sposób za ich winę i ich grzech, za splamili moją ziemię z cierwem swoich obrzydliwości i swoimi ohydami napełnili moje dziedzictwo. Panie, mocy moja, twierdzo moja i ucieczko moja w dniu niedoli, do Ciebie przyjdą narody od krańców ziemi i powiedzą, tylko złudem posiedli nasi ojcowie nicości, z których nie ma pożytku. Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Przecież to nie są bogowie. Dlatego oto ja sprawię, że poznają tym razem
sprawię, że poznają moją rękę i moją moc i będą wiedzieli, że moje imię jest Pan. Amen. Jest cudowny plan Boży. Ludzki rozum nie może tego pojąć i nawet jak ktoś nam to wytłumaczy, nie możemy tego zrozumieć. Jak Słowo Boże zadziała, aby nam objawić, znowuż jest trudne, aby w to uwierzyć. Całe Słowo Boże jest z Boga natchnione i pożyteczne dla naszej nauki. Wszystko, co czytamy ze Słowa Bożego, opisuje i daje przekazy Boże, przekazy Ducha Świętego, które wiele razy czytamy i nie rozumiemy, aż przyjdzie Bóg i objawi nam, abyśmy zrozumieli i abyśmy zawołali i my, tak jak apostoł Paweł, jak zrozumiał, że Bóg dał wszystkich o bogactwo Boże, kto może zbadać drogi Pana. Ze Słowa Bożego opisuje nam teraz Duch Święty, że Bóg nawiedził Jeremiasza i dał mu trzy przykazania. Trzy przykazania, aby powiedział, aby zaprorokował, aby opisał. Pierwsze przykazanie: nie bierz żony, aby nie miał synów ani córek na tym miejscu. Bo tak mówi Pan Bóg. Zważcie, to prorokuje Bóg Jeremiaszowi, aby zaprorokował ludowi izraelskiemu. Nie bierzcie żony, nie miejcie synów ani córki, bo to się stanie, jest coś strasznego. Wszyscy będą zabici, i mali, i duży, i bogaci, i biedni. Czy przez miecz, czy z głodu, nikt nie pozostanie żywy. I drugie przykazanie. Zważaj teraz, Jeremiaszu, i powiedz. Nie wchodź do domu żałoby i nie bierz udziału w narzekaniu, bo ja odjąłem mój pokój i łaskę i zmiłowanie. I nie będzie nikogo, kto mógłby pocieszyć, i nie będzie pocieszenia poprzez jedynego, który jest jedynym pocieszycielem. Nie wchodź, aby pocieszyć. Nie ma pociechy. Czyli nie kontynuuj swojego życia fizjologicznie, po pierwsze, i po drugie, nie pocieszaj tego, który jest w żałobie, bo nie ma pociechy. I po trzecie, nie wchodź do domu, bo nie ma pocieszenia, nie ma głosu wesela i głosu radości. Nie ma radości. Nie ma, i dlatego nie wchodź do domu, gdzie ucztują. Nie kontynuuj fizjologicznego swojego życia, bo wszystko zniszczy Bóg. Nie pozostanie nic, co się ustanie. I to mówi przed urzeczywistnieniem ludu izraelskiego. Będą zabici tysiące ludzi i przeżyją tylko ci, którzy będą posłuszni Słowu Bożemu, aby się poddali, aby poszli jako niewolnicy do Babilonu. I teraz przychodzi Bóg i idzie jeszcze bardziej w objawieniu swoim Jeremiaszowi. I jak oznajmisz,
to, co ci mówię temu ludowi? Przyjdą ludzie i powiedzą ci, dlaczego mówił takie wielkie nieszczęście. I zobaczcie, nie wiedzę grzechu. Jaki jest nasz grzech? Jaka jest nasza wina? Dlaczego zgrzeszyliśmy przeciwko Panu? I tutaj zważmy na coś. Do Izajasza proroka, lud izraelski, uwielbiał i czcił obcych, cudzych bogów. I teraz przychodzi Bóg odpowiedzieć, dlaczego. Mówi o takim wielkim nieszczęściu. Dlaczego prorokuje o takim wielkim źle dla ludu izraelskiego? Po pierwsze, wtedy powiesz im, dlatego, że wasi ojcowie opuścili mnie i poszli za cudzymi bogami, służyli im, kłaniali się im i opuścili mnie i moje słowo nie przestrzegali. I pierwsza przyczyna jest, że wasi ojcowie robili wszystko, co mogli zrobić w oddaleniu się od Boga, bo oddalili się od Słowa Bożego i ode mnie i uwielbiali cudzych bogów. A oni mówili, dlaczego nam? I kontynuuje. I wy nawet też postępowaliście gorzej niż wasi ojcowie, bo każdy z was postępował według uporu swojego złego serca, nie słuchając Słowa Bożego. Robicie wszystko, co jest zapisane w zakonie, ale porzuciliście miłosierdzie i prawdę. Robicie, co chcecie. Mówicie poprawne rzeczy, ale robicie wszystko, co jest błędne. Robicie, co chcecie. Nie pytacie się mnie, abym wam powiedział. Nie macie związku z Bogiem. Prowadzenie Ducha Świętego. Nie jesteście prowadzeni przez Ducha Świętego i to jest jeszcze gorsze od tego, abyście uwielbiali obcych bogów. Bo sądzicie, że uwielbiacie prawdziwego Boga, głosicie zakon, tak jak później faryzeusze i uczeni w piśmie, i Pan im powiedział, na posiednicy Mojżeszy siedzą i dlatego słuchajcie ich i wykonujcie ich, ale to, co oni robią, nie wykonujcie, bo co innego zwiastują, a co innego robią. I to też jest czynne dla tamtego czasu. I dlatego wyrzucę was z tej ziemi i przemieszczę was do ziemi, której nie znacie i tam będziecie służyć cudzym bogom, bo ja nie będę się nad wami zmiłował. Miłował. Nie zmiłuję się nad wami. Ale jednak zawsze, ile by nie było surowe Słowo Boże, zawsze Bóg ma wyjście do błogosławieństwa i w dodatku wielkiego błogosławieństwa. Zawsze. I plan Boży, bo zaczęliśmy mówiąc, że ma dobre plany Bóg. I plan Boży nie są ograniczone w ludzie izraelskim albo w Kościele Bożym w Nowym Testamencie, ale rozszerzają się. Nie mają granic. Nieprzewidzialnie. W sposób, który nie może wyobrazić sobie jeden Izraelita albo jedno dziecko Boże. Dlatego teraz zmienia zwiastowanie Jeremiasza na rozkaz Boży.
które było zniszczenie, śmierć, bez pocieszenia, w zupełnym smutku. I na koniec niewolnictwo, wygnanie i na siłę służenie cudzym Bogom bez zmiłowania się Bożego. Teraz jednak zmienia się Bóg. Teraz przychodzi, aby nam objawić koniec wszystkiego, tak jak mówi Salomon. I po tym wszystkim nadchodzą dni, mówi Pan, że już nie będziecie się mówić, nie będzie się mówić, nie chwała Bogu, że nas wyzwolił z ziemi egipskiej, nie będziecie wychwalać Boga za wyzwolenie z ziemi egipskiej, czyli moglibyśmy powiedzieć za wasze na nowo narodzenie i wszystko, i że nas dodał do Kościoła Bożego, przyprowadził nas do ziemi obiecanej, ale przyjdzie czas, że będziecie mówić chwała Panu, który wywiódł nas z grzechu, z wygnania, z miejsca, gdzie nas wypędził, bo robiliśmy, co chcieliśmy, z męki, która była wynikiem naszego złego serca i znowuż nas powrócił do ziemi obiecanej. Ale jednak przed staniem się tego, przed wejrzeniem w samego siebie, po pierwsze, oddam podwójnie nieprawość i waszą grzech, i wasz grzech, podwójnie. Bo nie oszukaliście samego siebie i twoją rodzinę, ale i moją ziemię, mówi Pan. Omłociliście poprzez swoje życie, poprzez pożądliwości waszego serca, poprzez wasze myśli i wasze słowa, obecność moją. I jak to zrobię? Wyślę rybaków, aby was złowili, myśliwych, aby was upolowali, gdziekolwiek byście weszli. I wtedy zostanie usłyszany wasz głos, jak wejrzycie w samego siebie. Chwała Panu. Nie dlatego, że nas na nowo narodził i wyzwolił nas z Egiptu. Chwała Bogu, że nas zbawił i pobłogosławił i dał wzrost. I Jeremiasz zrozumiał to, co nie może zrozumieć człowiek, bo Duch jest w człowieku, ale natchnienie pochodzi od Boga. Jeremiasz zrozumiał. Panie, Ty jesteś moją mocą. Ty jesteś moją ucieczką i moją twierdzą. Zrozumiałem. Zrozumiałem, że poprzez nieposłuszeństwo ludu izraelskiego pobłogosławisz narody. I narody więc, Panie Boże, narody przyjdą do Ciebie od krańców ziemi i będą mówić, że ojcowie nasi złudzili nas w kłamstwie i nie ma tym pożytku. Narody tak będą mówić. Nabuchodnaszar, Baltazar, Cyprus. Narody przyjdą, aby wypełnić Twoją wolę. Jak zrozumieją i pojmą dzieło, które Ty pracowałeś ze swoim ludem. Jak się stał lud Twój, Dawid, Salomon, co się stało z Twoim ludem? Oddaleni od Boga, w niewolnictwie, wygnani. I jak ich nawrócisz? Nie z mocą ich i z ich zdolnościami, ale z wiarą narodów do Ciebie. Poprzez wszystkie te rzeczy objawisz Ty narodom swoim
z narodom swoją chwałę. I mówi Bóg, naprawdę teraz zrozumiałeś, Jeremiaszu, ja uczynię ich tym razem, że mnie poznają. Narody. Nieznany był Bóg wtedy narodom, Nabuchodonoszorowi, Grekom. Ja uczynię ich, że poznają prawdziwego Boga. Ja uczynię ich, że poznają moją rękę, moją moc, moje imię, moje słowo i uczynię ich, że poznają mnie zupełnie. Moje imię zupełne, wszechmogące, Pan Panów i Król Królów. Teraz zobaczmy od początku to wszystko. Surowość Boża, która objawia się tym, którzy są w przekroczeniu, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, daje błogosławieństwo Boże, da do upamiętania i poznania prawdy tych, którzy nigdy nie znali. Jest jeden porządek, nieposłuszeństwo. W ciągu dalszym sąd Boży, w ciągu dalszym miłosierdzie tym, którzy mówią i rozumieją, bo Bóg im oświeca poznanie prawdy i błogosławieństwo. Błogosławieństwo więc, która przyszła do Bugadnaszera, do Cyrusa, do Dariusza i wszystkim, dla wszystkich przyszła z ludu izraelskiego i szczególnie poprzez ich oddalenie się od Boga. Poprzez lud izraelski i szczególnie przez sąd, który dał Bóg. I tam było pokazane, moc błogosławi tych, którzy go wzywają i sądzi tych, którzy go porzucają. Wszystko działa dla dobra. Dla tych, którzy miłują Boga według postanowienia i wyznaczenia Bożego. Bracia i siostry, to jest coś cudownego. Jest cudowny nasz Bóg. I sąd nawet zmienia zupełne błogosławieństwo. To jest plan Jego. I dlatego zawołał Paweł. Bo to jest nie do wiary Bóg. W nieposłuszeństwie. I przeczytam to z środka. Bo Bóg złączył wszystko dla nieposłuszeństwa, aby zmiłował się nad wszystkimi z powodu nieposłuszeństwa. Co to za Bóg? O głębokości, bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśladzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, dlatego nie mów, co ma zrobić, zapytaj się Jego, co chcesz, abyś Ty zrobił. Kto ma Mu doradzać i ma Mu powiedzieć, ja Ci mam zrobić, co masz zrobić? Ja Cię proszę, ja Cię błagam, zrób to. To jest błąd. Idź i powiedz Mu, Boże, objaw mi Twój plan, objaw mi Twoją drogę. Naucz mnie, abym wykonywał Twoją wolę, nie abym ja Cię uczył Twoją wolę. Bo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymał odpłatę. Bo z Boga, Ojca, pochodzi wszystko. Poprzez Jezusa Chrystusa wszystko się staje poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Wszystko jest. Nie może nikt zadziałać inny. Tylko Ojciec poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I co chce od nas? Oddaj Mu się, bracie, bez granic. Dobre myśli i dobre plany ma dla Ciebie. Oddaj się Bogu.
Oddaj się Bogu, ofiarowuj się Bogu, swoje życie, swoje ciało, swojego ducha, twoje dzieci, twoją żonę, twojego męża. Oddawaj się Bogu sumiennie. To jest przekaz wieczny. Oddawaj wszystko Jemu. Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. On ma dobre plany. Nie myśl. Nie bój się. Nie wzywaj. Nie chciej. Złącz się z Nim. Poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Z Ojcem Bogiem. Stań się jednością z Nim. I wtedy zobaczysz, jak się będą rozwijać w twoim życiu rzeczy nie do wiary, cudowne, wieczne, które żaden rozum nie może poznać. Żaden człowiek nie może zrozumieć. Żaden duch nie może dotknąć. Wieczny przekaz. Ofiarowuj się samego siebie, swoją rodzinę, dzieło twoje, twoje dzieci, twoje życie, osobiste twoje życie, rodzinne twoje życie, kościelne twoje życie. Uklęknij w swojej komorze modlitewnej i powiedz: Boże, nie mam próśb, bo nie wiem, o co mam prosić i o cokolwiek Cię proszę jest błędem. Nie wiem nic. Znikomy jestem, bezużyteczny i niczym jestem. Ale jednak dziękuję Boże, bo poznałem Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego, bo Ty mi Go objawiłeś. I dlatego w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa ofiaruję wszystko Tobie. Nie chcę nic, nie sądzę nic, nic mi się nie podoba, nie wiem nic. Chcę, abyś Ty mi objawiał wszystko, ale szczególnie Ty, abyś mi przemawiał i abyś wykonywał Twoją wolę w moim życiu. I wtedy, bracia i siostry, zmienia się życie. Wtedy będziemy słyszeć głos Chrystusowy. Znalazłem naczynie wyborne i ja będę przez Niego przemawiał i On będzie przemawiał przeze mnie. Ja będę żył w Nim i z Nim i On będzie żył we mnie i ze mną. Znalazłem męża według mego serca, kobietę według mojego serca, które będzie wykonywać całą wolę Boga. I tak trudno, abyśmy to zrozumieli. I tak łatwo jest, abyśmy to wykonali. Nie my, ale Chrystus w naszym życiu. Takie proste. Panie, dlatego, że jestem mniej niż zero we wszystkim. Amen, bracia i siostry. I dlatego, że Ty jesteś wszechmogący, wszechmądry, wszechdobry. I dlatego ja Ci ofiaruję wszystko Tobie. I proszę Cię, Ty weź w swoje ręce wszystko w moim życiu. Amen.